Cześć, tu Michał Kędzierski, witam Cię bardzo gorąco na kanale Akademia Wychowania. Dzisiaj opowiem Ci, w jaki sposób należy zachować się, co należy robić w momencie, kiedy Twoje dziecko wymusza na Tobie najróżniejsze rzeczy przy pomocy płaczu, krzyku, pisku czy tupania nogami. W mojej pracy, która polega na tym, że ja po prostu przyjeżdżam do rodziców, którzy mają rozmaite problemy wychowawcze i pomagam im osobiście te problemy rozwiązać, z tym właśnie problemem spotykam się praktycznie zawsze. To przyjmuje różne formy. W przypadku dzieci młodszych to wymuszanie może objawiać się tym, że one po prostu są bardzo namolne i jęczą tak długo, aż uda im się osiągnąć cel. A w przypadku dzieci starszych może przyjąć to takie skrajne formy, że dziecko może, dajmy na to, za pomocą tego, że gdzieś tam w środku nocy zacznie się wydzierać, pukać do sąsiadów i mówić, że jest bite bądź gwałcone, zmusić, dajmy na to, swojego rodzica, żeby ten o trzeciej w nocy pojechał na stację benzynową po jakiś jego ulubiony soczek. Takie rzeczy niestety, ale się zdarzają i to w bardzo wielu polskich domach. I teraz, dlaczego tak naprawdę rodzice pozwalają tak sobie wejść na głowę? Dlaczego oni zgadzają się na to, żeby dzieci wymuszało na nich rozmaite rzeczy? Tutaj przyczyn z tego, co ja obserwuję, z tego, co wynika z moich rozmów z rodzicami, przyczyn jest tak naprawdę wiele. Począwszy od tego, że taki rodzic po prostu boi się, że w momencie, jak się postawi temu dziecku, że jak mu odmówi, no to oczywiście wyzwoli to w dziecku jakieś tam negatywne emocje. Ono właśnie zacznie się denerwować, zacznie płakać i po prostu taki rodzic boi się, że robi w jakiś sposób krzywdę dziecku, że w pewien sposób boi się tych negatywnych emocji swojego dziecka. Inny rodzic po prostu nie ma pojęcia, co robić, jak mógłby się zachować w takiej sytuacji, nie wie po prostu, jak ten problem może rozwiązać. Niektóre mamy i niektórzy tatusiowie czują się po prostu sparaliżowani tym, że tego typu akcja wymuszenia czegoś przez dziecko ma miejsce w miejscu publicznym. Inni po prostu na to patrzą, inni obserwują całą tą sytuację i oni po prostu czują się sparaliżowani tą oceną społeczną, której tutaj rzekomo mieliby być poddawani. A jeszcze inni rodzice po prostu nie mają siły na przepychanki z dzieckiem. Są zmęczeni po całym dniu pracy, są po prostu wykończeni i nie mają ochoty walczyć, nie mają ochoty jakby sobie dokładać, bo po prostu chcą rozwiązać ten konflikt w taki sposób, że dadzą dziecku to, czego ona żąda i będą mieli święty spokój. I tak naprawdę każde z tych podejść jest niewłaściwe. To, co Ty musisz zrobić w momencie, kiedy Twoje dziecko coś na Tobie wymusza, jedyne słuszne rozwiązanie, jedyna dobra opcja jest taka, żeby się po prostu postawić i powiedzieć nie. W sposób zdecydowany odmówić dziecko. Nie możesz doprowadzić właśnie do tego, że ono wejdzie Ci na głowę i będzie Tobą sterowało tak jak marionetką. Jeżeli Ciebie właśnie paraliżuje to, że patrzą inni, no to tak naprawdę musisz być po prostu ponad tym, jeżeli weź pod uwagę to, że to Ty wychowujesz swoje dziecko, że to od Ciebie zależy, jakim ono będzie w przyszłości człowiekiem, jak się rozwinie, jak będzie radziło sobie w relacjach z innymi, jak będzie się w ogóle potrafiło odnaleźć w społeczeństwie. I fakt, że no właśnie, ktoś tam spojrzy na to, że Twoje dziecko troszkę sobie pokrzyczy czy popłacze, moim zdaniem nie powinno mieć na to wpływu, no bo to jest kwestia priorytetów. Czy Twoim zdaniem ważniejsze jest to, że ktoś nawet na Ciebie krzywo spojrzy, czy ważniejsze jest to, żeby radzić sobie ze swoim dzieckiem, żeby je po prostu dobrze i skutecznie wychować? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie już samodzielnie. Poza tym generalnie ludzie mają tendencję do tego, żeby po prostu przeceniać to, że niejako są w centrum uwagi innych ludzi. Tak naprawdę nawet jeżeli Twoje dziecko gdzieś tam sobie pokrzyczy, ktoś na Was spojrzy i za 5 sekund nie będzie już o tym pamiętał, więc też nie wyolbrzymiaj całej tej sprawy. Jeżeli problemem dla Ciebie jest to, że właśnie dziecko jest w takich trudnych emocjach, tak, że ono nie potrafi tych emocji opanować, że płacze, krzyczy, histeryzuje, to weź pod uwagę to, że tak naprawdę emocje są nieodłączną częścią życia każdego człowieka, łącznie z tymi trudnymi emocjami. I tak naprawdę Twoim zadaniem jako rodzica nie jest próbować uchronić dziecko przed każdą trudną emocją, która może mu się przydarzyć. To jest absurdalne, bo to jest po prostu niemożliwe. Nigdy nie będziesz w stanie
stanie uchronić dziecka przed każdą trudną emocją, a poza tym jak ono podrośnie, to też nie jest tak, że osiągnie wiek 18 lat i nagle w cudowny sposób nauczy się radzić sobie z tymi wszystkimi emocjami. To nie tak wygląda. Właśnie twoim zadaniem jako rodzica jest to, żeby swoje dziecko uczyć już od najmłodszych lat, jak sobie z emocjami radzić, a nie żeby robić po prostu wszystko, żeby to dziecko przed tymi emocjami jakby uchronić. Jeżeli ty robisz tak, że w momencie, kiedy twoje dziecko zaczyna cię terroryzować, zaczyna histeryzować, zaczyna po prostu wymuszać coś na tobie i ono osiąga przy pomocy właśnie tego terroru swój cel, to mało, że ty nie uczysz go, w jaki sposób może opanować swoje emocje, ale tak naprawdę jeszcze psujesz taką właśnie potencjalną lekcję, którą w pewnym sensie przyniosło życie. No bo skoro twoje dziecko nie musi samodzielnie się opanować, nie musi przyjąć do wiadomości, że nie może na przykład mieć wszystkich zabawek świata, tak, bo za każdym razem jest w stanie na tobie wymusić, że ty kolejną, dajmy na to, zabawkę kupisz, no to twoje dziecko uczy się czegoś wręcz odwrotnego, niż powinno się było nauczyć, tak? Czyli uczy się, że tak naprawdę nie musi opanowywać tych swoich emocji, no bo przyjdzie ktoś z zewnątrz, w tym przypadku ty, i rozwiąże ten problem i właśnie w ten sposób, tak, i w ten sposób właśnie odejdą te negatywne emocje. A to absolutnie nie tak powinno wyglądać. Pamiętaj, to, że dziecko krzyczy, płacze, że jest w trudnych emocjach, nie jest tożsame z tym, że jemu dzieje się jakakolwiek krzywda. Niestety, ale rodzice bardzo często mylą te dwa pojęcia, no i właśnie z tego wynika bardzo wiele problemów, z tego wynika bardzo wiele nieporozumień. Jeżeli problemem jest to, że ty nie masz pojęcia, w jaki sposób się zachować, że nie wiesz po prostu, jak tu sobie możesz poradzić z tym swoim dzieckiem, które zaczyna, krótko mówiąc, szaleć, no to musisz zdobyć odpowiednią wiedzę. Ta wiedza istnieje. Jeżeli właśnie jesteś tym zainteresowany czy zainteresowana, to ja bardzo serdecznie z tego miejsca chciałem zaprosić cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę już w najbliższy piątek o godzinie 19. Będę na nim mówił, w jaki sposób radzić sobie z histerią dziecka, jak to się dzieje, że w ogóle dziecko uczy się tego, żeby histeryzować, jakie błędy najczęściej tutaj popełniają rodzice. Generalnie powiem ci wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat, dostaniesz całą wiedzę, która będzie ci niezbędna, żeby właśnie tego typu problem rozwiązać. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym szkoleniu, to kliknij w link, który znajduje się w pierwszym przypiętym pod spodem komentarzu, zostaw mi tam swoje imię, swój adres e-mail, kliknij przycisk, żeby to wysłać i dostaniesz ode mnie zaproszenie na tą właśnie konferencję przez internet już w piątek rano. Tak więc jeżeli chcesz zdobyć wiedzę, no to ja bardzo chętnie ci takiej wiedzy dostarczę. Ja tutaj jakby publikuję materiały na moim kanale na YouTubie, robię czasem takie właśnie szkolenia, na jakie przed chwilą cię zaprosiłem. Po prostu korzystaj z tego. Ale to, do czego zmierzam, Nie bój się tego, że ty nie wiesz w tym momencie, co robić, no bo możesz po prostu się tego nauczyć, możesz się tego dowiedzieć. W dzisiejszych czasach tą wiedzę da się już zdobyć. Ty nie musisz tego jakby samodzielnie wymyślać, nie musisz odkrywać koła na nowo. Kiedy twój smyk próbuje coś na tobie wymusić, tobie wtedy nie wolno ustąpić, pod żadnym pozorem nie wolno ci ustąpić i to jest naprawdę arcyważna sprawa. Jeżeli tobie będzie się zdarzało ustępować, to niestety, ale przyniesie to całą masę negatywnych konsekwencji. Począwszy od tego, że bardzo źle odbije się to na twojej relacji z dzieckiem. Po pierwsze dlatego, że po prostu jeśli twojemu dziecku wejdzie w nawyk to, że właśnie wymuszanie jest w pewnym sensie takim dla niego normalnym sposobem na załatwianie jakichś swoich dziecięcych spraw, no to ty będziesz wiecznie zirytowany, czy też zirytowana na swoje dziecko. No bo nieważne, jak bardzo się dziecko kocha, jesteśmy ludźmi i w momencie, kiedy twój smyk właśnie tak się będzie zachowywał, że będzie na każdym kroku coś wymuszał, robił jakieś awantury, no to po prostu z takim dzieckiem można oszaleć. Ciebie to będzie denerwowało, będzie cię to frustrowało, irytowało, no i siłą rzeczy, i naprawdę nie ma szans, żeby było inaczej, odbije się to na waszej relacji. Tak, bo tobie nie będzie się chciało spędzać czasu z dzieckiem, tak, gdzieś już tam po prostu na samą, w pewnym momencie może dojść do czegoś takiego, że na samą myśl o tym, że masz spędzić z dzieckiem czas, czy się pobawić, już po prostu będzie w tobie wzbierała jakaś niechęć. Mimo, że ty staniesz na wysokości zadania jako rodzic, mimo, że zajmiesz się tym dzieckiem i mimo, że nawet gdzieś tam zakamuflujesz to swoje uczucia i nie dasz tego po sobie poznać, no to prędzej czy później po prostu to się odbije na waszej relacji.
I tak naprawdę, jeżeli twoje dziecko wymusza, no to niestety, ale jest to tylko i wyłącznie twoja wina. To jest tylko i wyłącznie twoja odpowiedzialność, ponieważ to wynika z tego, w jaki sposób twoje dziecko było wychowywane. A wymuszanie jest niczym innym, jak właśnie no, sumą jakichś tam różnych, rozmaitych błędów wychowawczych. I teraz dobra informacja jest taka, że no właśnie, że tego typu problemy da się w pełni rozwiązać i to stosunkowo szybko. Trzeba tylko wiedzieć jak. Po prostu ty musisz zdobyć wiedzę. I tak jak mówiłem wcześniej, chcesz zdobyć wiedzę, zapraszam cię bardzo serdecznie na ten webinar, który organizuję w piątek. Zapraszam cię bardzo serdecznie do tego, żeby skorzystać z mojego kursu internetowego wychowania dziecka, gdzie ja dokładnie omawiam takie tematy, gdzie ja tak naprawdę poruszam wszystkie tematy, które są związane z wychowaniem dziecka. To znaczy ja tam zebrałem całą wiedzę, jaką psychologowie mają na ten temat, wszystko co wiedzą i połączyłem to z moim doświadczeniem, które tak jak już też ci wcześniej wspominałem, polega na tym, że ja po prostu w domach rodziców pomagam im rozwiązywać ich problemy wychowawcze. Tak? Jeżeli ten kurs cię interesuje, możesz sobie również, korzystając z linku w pierwszym przypiętym komentarzu pod tym filmem, możesz sobie pobrać 3 dni spośród 90, które wchodzą w obręb właśnie tego kursu i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, z czym to się je. Tak więc dobra informacja jest taka, że jeżeli zdobędziesz wiedzę, to jesteś w stanie szybko i w pełni te problemy rozwiązać. No a właśnie zła informacja jest taka, że niestety, ale jest to... To, że masz problem, jest to w pewnym sensie twoja wina, tak? Jakby nie możesz robić czegoś takiego, że będziesz zwalać tą sytuację na to, że ty masz jakiegoś pecha, albo że to jest kwestia jakiejś genetyki, tak? Że po prostu twoje dziecko takie się urodziło i jest charakterne, tak? Nie wolno ci tak robić. Oczywiście dzieci różnią się, czy w ogóle ludzie różnią się pod względem swoich charakterów. No jedni rodzice mają troszkę łatwiej, inni mają troszkę trudniej. Ja tutaj nie będę z tym polemizował, ale jakby nie było, nawet jeżeli ty masz nieco, potocznie mówiąc, trudniejsze dziecko, to i tak jako rodzic jesteś w stanie w pełni je opanować, jesteś w stanie w pełni nad nim zapanować i ty musisz to zrobić właśnie dla dobra całej twojej rodziny, zarówno dla dobra twojego dziecka, jak i dla dobra waszej wspólnej relacji. Jeżeli tego nie zrobisz, mało że właśnie twoja relacja z dzieckiem się popsuje, to dziecko będzie miało całą masę problemów w swoim życiu. Tak, no bo w momencie, jeżeli ono nauczy się, tak, że po prostu będzie odnosiło sukcesy za każdym razem, kiedy coś będzie wymuszało, no to ono po prostu nauczy się, że to jest jakaś taka normalna metoda na załatwianie różnych spraw pomiędzy ludźmi. I o ile ty jako rodzic być może to zniesiesz, bo kochasz swoje dziecko, bo gdzieś tam się po prostu zaweźmiesz i to po prostu ścierpisz, to w momencie, kiedy ono pójdzie do innych ludzi, kiedy pójdzie w świat i zacznie się w ten sposób zachowywać, to momentalnie zostanie po prostu odrzucone przez grupę. Nikt takiego dziecka nie będzie lubił, nikt nie będzie chciał się z nim bawić, ono będzie miało po prostu bardzo duże problemy w relacjach interpersonalnych i mało tego, nie będzie w stanie w ogóle odkryć, nie będzie w stanie tego dostrzec, ponieważ to będzie wynikało z rzeczywistości, w której ono było zanurzone już od swoich najmłodszych lat. Nie będzie w stanie samodzielnie zauważyć, że właśnie powodem tego odrzucenia czy tych problemów z ludźmi czy z rówieśnikami jest to, że ono jest właśnie takie roszczeniowe, że wymusza różne rzeczy na innych. Więc jest to naprawdę... Wierz mi, to jest naprawdę bardzo ważna sprawa i skup się na tym, że po prostu jeśli masz tego typu problem, to uważam, że priorytetem powinno być dla ciebie jak najszybsze jego rozwiązanie. Kiedy weźmiesz się już za rozwiązywanie tego problemu, kiedy właśnie zdobędziesz wiedzę, jak to zrobić, no to muszę też cię ostrzec, bo pierwszych kilka dni będzie dla ciebie wyjątkowo trudnych, no bo musisz po prostu być gotowa czy gotowy na to, że te trudne, niefajne zachowania twojego dziecka się nasilą. Tak, ono będzie jeszcze intensywniej walczyć właśnie o to, żeby coś ugrać przy pomocy, no przy pomocy wymuszania, już nieistotne w jakiej formie będzie to wymuszanie. Tak, więc to się zintensyfikuje i musisz się na to przygotować i to po prostu przetrwać, ale po paru dniach twoje dziecko zacznie odpuszczać i zauważysz bardzo szybką poprawę i tak naprawdę po stosunkowo niedługim czasie, tutaj myślę o czymś 2 tygodnie, tak? To nie jest kwestia nawet miesięcy czy lat, żeby wyprostować taką sytuację, to jest kwestia mniej więcej 2 tygodni, więc jakby nawet jeżeli miało być bardzo trudno przez te 2 tygodnie, no to uważam, że to jest po prostu dobry interes, tak? Że warto się
warto się na tym skupić, warto zacisnąć zęby i po prostu wyprostować te relacje, żeby po prostu było miło, żeby czas, który ty poświęcasz dzieckiem, swojemu dziecku był poświęcony na zabawę i po prostu, żeby było wam miło razem, a żeby nie był on poświęcony, żeby nie był zmarnowany na jakieś przepychanki czy użeranie się ze sobą, bo to nie ma najmniejszego sensu. To nie wnosi nic dobrego do twojego życia, to nie sprawia, że ty bądź twoje dziecko staniecie się lepszymi ludźmi, nie rozwiąże to, dajmy na to, problemu głodu na świecie. Nie jest to jakaś ofiara, która po prostu sprawi, że świat będzie lepszy. No nie możesz na to liczyć. To jest po prostu problem, który należy jak najszybciej rozwiązać, bo nie ma sensu dalsze jakieś takie w nim tkwienie. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja cię tutaj absolutnie nie namawiam do tego, żeby zacząć stosować na maluchu tak zwany pruski drill. Tutaj nie chodzi o to, że twoje dziecko ma w cudzysłowie chodzić jak w zegarku, że od tej pory w ogóle masz przestać spełniać jego prośby, nic mu nie kupować. No nie, absolutnie nie o to chodzi. Ja tu mówię o całkowicie innych sytuacjach. W momencie, kiedy ty odmawiasz czegoś, jeżeli możesz spełnić prośbę dziecka i chcesz ją spełnić, no to oczywiście spełnij ją. Nie o to tutaj chodzi, żeby tak utrudniać życie dziecku, no ale w momencie, kiedy jest taka sytuacja, że nie możesz tej prośby spełnić, nie chcesz, bądź po prostu przyniesie to jakieś negatywne konsekwencje twojemu dziecku, no to wtedy już nie możesz tego robić, tak? No bo całkowicie czym innym jest spełnić prośbę dziecka, żeby się chwilę z nim pobawić, a ty akurat masz na to czas i możesz sobie na to pozwolić, a całkowicie czym innym jest, dajmy na to, kupienie dziecku jakiejś zbyt drogiej zabawki, na którą cię po prostu nie stać, dlatego że zrobi awanturę w sklepie. Całkowicie czym innym jest dać dziecku do zjedzenia piątego batona tego dnia, dlatego że zrobi awanturę, po prostu powie, że chce tego batona, mimo że ty wiesz, że po prostu to jest niezdrowe, a twoje dziecko już być może w tym momencie ma problem z otyłością. Całkowicie inną sytuacją jest, jak dajmy na to, twoje dziecko uprze się, że chce chodzić spać o pierwszej w nocy i wymusi to na tobie, a właśnie później przekłada się to na to, że to dziecko jest zmęczone, jest marudne, cały czas właśnie wybuchają jakieś konflikty między wami, bo ono jest po prostu rozdrażnione. Tak? Odbija się to również na jego rozwoju, dlatego że dziecko dla zdrowego rozwoju potrzebuje tego, żeby przespać określoną ilość godzin każdej doby. Tak, więc rozumiesz chyba, co mam na myśli. No tutaj sytuacja też bardzo mocno determinuje to, kiedy należy dziecku pozwolić i kiedy należy dziecku zabronić. Ale jak stwierdzisz, że dziecko nie powinno czegoś otrzymać, tak, że jest właśnie taka sytuacja, że w jakiś negatywny sposób, jak będzie jakiś negatywny efekt tego, że spełnisz żądanie swojego dziecka, no to nie rób tego, niezależnie od tego, jakimi metodami dziecko będzie próbowało cię skłonić do tego, żeby jego prośbę spełnić. Nieważne, czy to jest jęczenie, czy to jest histeria, płacz tu panie nogami, czy wymuszanie na tobie w jakikolwiek inny sposób. Dzieci niestety, ale znają bardzo dużo jakichś takich form, no, przy pomocy których są w stanie po prostu steroryzować swoich rodziców. I nie bójmy się tego słowa. Ja tutaj jestem daleki od tego, żeby się powoływać na jakąś poprawność polityczną i uważać z tego typu słowami. Nie, no trzeba rzeczy nazywać po imieniu i niestety zdarza się tak, że dzieci po prostu terroryzują tych swoich rodziców, co jest bardzo niekorzystnym, bardzo negatywnym zjawiskiem i tak jak mówiłem, twoim odpowiedzialnością jako rodzica, jako osoby dorosłej jest zapanować nad tym swoim dzieckiem, żeby ono się wreszcie ogarnęło, bo prawda jest taka, że jeżeli ty nie nauczysz się panować nad swoim dzieckiem, nad jego kaprysami, nad jego emocjami, to ono nie będzie miało szans, żeby kiedykolwiek nauczyć się właśnie panować nad sobą w tych właśnie aspektach. Dobrze, opowiem ci jeszcze, tak żeby wejść jeszcze głębiej, żeby wejść jeszcze konkretniej, taki klasyk wymuszania, czyli sytuacja, gdzie dziecko po prostu jest z rodzicem w sklepie na zakupach i przy pomocy tego, że zacznie płakać, histeryzować, rzuci się po prostu na podłogę, zacznie walić w tą podłogę pięściami, będzie próbowało zmusić tego rodzica, żeby mu coś kupić. Jak należy zachować się w takiej sytuacji? No tutaj absolutną podstawą podstaw jest to, żeby tej prośby, żeby tego żądania nie spełniać. Nawet jeżeli to jest jakaś głupota, nawet jeżeli twoje dziecko chce lizaka, który kosztuje 50 groszy, to nie wolno ci kupić mu tego lizaka, nawet jeżeli wcześniej miałaś czy miałeś taki zamiar jeszcze zanim weszliście do tego sklepu, tak? Dlatego, że jeżeli zrobisz coś takiego, no to w tym momencie w twoim dziecku utrwala się właśnie ten mechanizm, że przy pomocy, no, że przy mocy histerii, wymuszania można coś uzyskać.
Nie możesz tak robić, no bo to po prostu pogłębi problem. I też, tak jak mówię, to jest tak naprawdę bardzo prosty mechanizm i tutaj nie próbuj jakoś tego skomplikować. Nie wymyślaj jakichś absurdalnych teorii psychologicznych, które mogą wytłumaczyć, dlaczego dziecko twoje się zachowuje tak, a nie inaczej. Zachowuje się tak dlatego, że po prostu wcześniej przynosiło mu to sukces. Nawet jeśli nie zawsze, to wystarczy, że często się to zdarzało. Jeżeli twoje dziecko w taki sposób było w stanie dostać coś, gdzie jeszcze chwilę wcześniej padło hasło, że absolutnie nie ma możliwości, żeby to czy tamto mu kupić, no to nie możesz się temu dziecku dziwić, że ono stosuje to. Tak? W pewnym sensie jest to przejaw inteligencji dziecka, no bo ono po prostu sięga po zachowanie, które przynosi, które pozwala mu osiągnąć jego cel, które przynosi mu wymierne efekty. A dzieci są jeszcze zbyt małe, żeby spojrzeć na to od takiej empatycznej strony, żeby zrozumieć, jak bardzo krzywdzą mamę czy tatę, zachowując się w taki sposób. Tego nie możesz jeszcze od dziecka oczekiwać. Oczywiście trzeba dziecko tego uczyć, tak, że właśnie tłumaczyć mu, jakie ty emocje odczuwasz w różnych sytuacjach, że tak robić nie wolno. Oczywiście. Ale z drugiej strony też jest rzeczą normalną, że dziecko tego jeszcze nie pojmuje. Tak więc po prostu, jeżeli osiąga swój cel, to ty je uczysz, że tak się robi i jest bardzo prawdopodobne, że to zachowanie będzie się powtarzało coraz częściej. To jest tylko tyle i aż tyle. To jest jakby wszystko, co ty musisz wiedzieć, cała podstawa psychologiczna, która za tym stoi. Nie jest to skomplikowane, tak jak widzisz. No i teraz chodzi właśnie o to, żeby po prostu zacząć stosować to, o czym mówię, żeby tutaj po prostu wytrwale, bez względu na okoliczności, odmawiać dziecku, które wymusza. No więc dobrze, wróćmy do tego sklepu. Twoje dziecko czegoś chce, rzuca się na podłogę, tak histeryzuje. Przede wszystkim nie możesz mu tej rzeczy kupić. Tak jak mówiłem, nawet jeżeli jest to coś bardzo taniego i ciebie bardzo kusi wizja, że kupisz głupiego lizaka i ten właśnie wrzask ucichnie. I teraz tak naprawdę możesz zachować się w dwojaki sposób. Wersja, że tak powiem, hardkorowa dla prawdziwych twardzieli. Tak jak twoje dziecko leży na tej podłodze, wali w nią pięściami, to po prostu je ignoruj. Tak? Ty musisz to zignorować, zajmij się oglądaniem jakiejś sałaty czy masła, które gdzieś tam leżą na półkach i po prostu czekaj tak długo, aż twoje dziecko się po prostu wykrzyczy i uspokoi samo z siebie, bo po prostu już mu się to znudzi, bo po prostu zobaczy, że to nie przynosi żadnego rezultatu i krótko mówiąc odpuści. Tak? No tak jak mówię, to jest wersja niejako trudniejsza, dlatego że tutaj trzeba rzeczywiście powstrzymać w sobie jakby... Wiele osób tutaj przeraża to, że jest bardzo duża presja społeczna, tak? No bo wszyscy właśnie patrzą na to dziecko, które leży gdzieś tam na podłodze, próbuje coś wymusić i ci rodzice od razu mają w głowie, że są oceniani, tak? Że wszyscy po prostu ich oceniają, jakimi to są tragicznymi, niezaradnymi rodzicami. Tak niemniej jednak, jeśli jesteś w stanie przetrwać tą presję, no to jest bardzo dobre rozwiązanie. Opcja druga, którą ja najczęściej polecam moim klientom, jest taka, żeby po prostu w momencie, kiedy twoje dziecko zacznie właśnie histeryzować i coś wymuszać, po prostu zostawić ten koszyk z zakupami, wziąć to dziecko pod pachę, po prostu wyprowadzić z tego sklepu, iść gdzieś na parking i niech sobie krzyczy do woli na tym parkingu, albo nie wiem, możesz posadzić dziecko po prostu w samochodzie i po prostu czekasz. Nie rozmawiasz z takim dzieckiem, nie odpowiadasz na jego pytania, po prostu je ignorujesz. W tym momencie ty musisz traktować swoje dziecko jak powietrze. I jakby to źle czy okrutnie nie brzmiało, to jest tak naprawdę najlepsze rozwiązanie. I wierz mi, jeśli nawet jest to ciężkie w momencie, kiedy to się dzieje, to ma to same plusy, same zalety, no bo w ten sposób po prostu bardzo szybko poprawisz, pozbędziesz się tego problemu i generalnie poprawisz relacje ze swoim dzieckiem, no a dziecko też nauczysz, troszkę zostanie postawione pod ścianą, ale nauczysz je właśnie tego, w jaki sposób ono może sobie radzić z tymi swoimi emocjami, nad którymi nie panuje. Tak więc po prostu idziesz w jakieś miejsce, gdzie nie ma tych wszystkich ludzi, którzy będą na was patrzeć, czyli tak jak mówię, samochód i parking nadają się tutaj idealnie, sadzasz dziecko gdzieś na murku na tym parkingu czy w samochodzie i po prostu czekasz, aż ono się wykrzyczy, aż ono się uspokoi i nie wchodzisz w nim żaden kontakt, zanim to się nie stanie. Tak? Tylko tyle i aż tyle. Dobrze. To jest tyle, co ci miałem do powiedzenia na ten moment. Jeżeli chcesz właśnie otrzymywać ode mnie więcej wiedzy, jeżeli chcesz właśnie być na bieżąco z tymi materiałami, które ja tu będę na moim kanale Akademia Wychowania umieszczał, to koniecznie subskrybuj ten kanał i pamiętaj, żeby kliknąć taki mały dzwoneczek, który się znajduje
koło przycisku subskrybuj, bo wtedy będziesz mieć po prostu pewność, że YouTube przypomni Ci o każdym nowym filmie, który ja właśnie na tym serwisie umieszczę. Mam też do Ciebie dużą prośbę. Udostępnij ten materiał, kliknij łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, ponieważ w momencie, kiedy Ty to zrobisz, to YouTube czy też Facebook, zależnie od tego, gdzie mnie w tej chwili oglądasz, po prostu pokaże ten materiał większej ilości rodziców. Właśnie tak jest ten algorytm skonstruowany, a mi bardzo zależy na tym, żeby właśnie do szerszego grona odbiorców trafić, żeby właśnie dzielić się z rodzicami tą wiedzą, która moim zdaniem jest absolutnie niezbędna, jest absolutnie podstawowa, a niestety w naszym społeczeństwie no, ciągle gdzieś brakuje nam tej wiedzy, dlatego że po prostu nigdy nie byliśmy uczeni tego w szkole. Byliśmy uczeni, ile Chiny wydobyły miedzi w którymś tam roku, a nie byliśmy uczeni, jak wychowywać dzieci. No jest to moim zdaniem jakiś totalny absurd, ale niestety tak nasza rzeczywistość wygląda, więc jeżeli chcesz to zmienić, a przy okazji mi pomóc, to właśnie wykonaj któreś z tych działań i dzięki temu pomożesz mi w tym, żeby trafić do większej ilości rodziców. Dziękuję Ci za wysłuchanie mnie. Do zobaczenia niebawem. Cześć!